Szanowni Państwo, po kolei, za nami ważne wydarzenie, Kongres Kultury. Jak Państwo wiecie, to był pierwszy w historii naszego regionu taki Kongres Kultury. Bardzo ważne wydarzenie, bo integrujące nasze środowisko ludzi kultury, nie tylko z miasta, ale także z regionu. Przyjechało kilkaset osób. Mieliśmy m.in. wykład profesora Johna Holdena z Uniwersytetu w Londynie, mural Jakuba Wojnarowskiego, mieliśmy całą serię debat, ciekawych spotkań, nawiązaliśmy nowe kontakty, które myślę, że w przyszłości będą także owocowały tym, że kultura w Słupsku będzie się rozwijała, będzie odzyska ten prestiż, tę rangę, którą powinna mieć. I ta debata o DNA kultury, którą Państwo śledziliście i widziałem, że też żywo relacjonowaliście, także jest takim wstępem, zaproszeniem do dyskusji o kulturze miasta, o tym, co się dzieje u nas w sferze kultury. To jest początek jakiejś dyskusji. Myślę, że ta dyskusja powinna być permanentna. Zresztą pan profesor John Holden w swoim wystąpieniu mówił, że jesteśmy częścią ekosystemu kultury i ten ekosystem kultury powinien być ciągle dyskutowalny, ciągle coś powinno tam się dziać, wrzeć. Czy pani prezydent Krystyna Danilecka, wojewódzka odpowiedzialna za kongres, coś powie więcej? Ja tylko się cieszę bardzo z tego, że kongresowi towarzyszyło bardzo wiele różnego rodzaju imprez. I cieszę się z tego, że oswoiliśmy ulicę Nowobramską dla takich działań artystycznych, bo tam koncert, dwa koncerty to były, spotkały się chyba z dużym zainteresowaniem, a wykorzystanie miejsc w kafejkach dodatkowo dodawało takiej bardzo fajnej wartości obcowania z kulturą i miłego relaksu i taką mamy nadzieję na ciąg dalszy na Nowobramskiej. Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi. Odbyłem tam całą serię spotkań z różnymi przedstawicielami biznesów, ale także spotkałem się z panią prezydent Łodzi, panią Hanną Zdanowską. Rozmawialiśmy o ważnym projekcie dla naszego miasta. Łódź realizuje program Lokale dla Kreatywnych. To są lokale użytkowe, które przeznacza miasto Łódź po preferencyjnych stawkach w centrum miasta, żeby ożywić Piotrkowską i to się udało fantastycznie dla osób, które prowadzą biznesy, mają pomysły kreatywne, nowoczesne, często ambitne, ale no, z różnych względów, jeśli chodzi o wynajem lokali w centrum, często przegrywające z bankami, z firmami telekomunikacyjnymi. Chcielibyśmy w najbliższym czasie przygotować dla mieszkańców, którzy chcą angażować się w wykorzystanie potencjału naszego centrum, propozycje takich lokali dla kreatywnych. Takiej przestrzeni, gdzie osoby, które mają pomysł na swój biznes, będą mogły funkcjonować na ulicy Nowobramskiej, Wojska Polskiego, innych ulic w centrum. My mamy mało lokali w centrum, które należą do miasta, ale te lokale, które uda nam się zinwentaryzować, pokażemy to w atrakcyjnej formie, zasugerujemy, czego chcielibyśmy, przedstawimy radnym propozycje rozwiązań podobnych do tych w Łodzi i będziemy chcieli ożywić nasze centrum tak, jak udało się to zrobić w Łodzi. W Łodzi podczas trwania tego projektu zaangażowano ponad 100 lokali, które stały puste od lat. 100 lokali przy ulicy Piotrkowskiej, w okolicach ulicy Piotrkowskiej miasto ożywiło dzięki temu programowi. Dzisiaj Piotrkowska żyje, tętni tam życie. Jak się pojedzie tam, to można zobaczyć, że to się udało. Chcielibyśmy ten projekt także implementować do naszego miasta. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale na pewno o szczegółach będziemy Państwa szczegółowo informowali. 29 września odbyło się posiedzenie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z Rejonowego Zarządu Inwestycji. Chciałbym Państwa poinformować, że odwołałem członków Rady Nadzorczej RZI, rozwiązałem także spółkę, postawiłem ją w stan likwidacji. Państwa informowałem o tych moich zamierzeniach, więc chciałbym Państwu powiedzieć, że problem spółki RZI jest rozwiązywalny. To była spółka, która już od dłuższego czasu przynosiła dość duże straty w swoim funkcjonowaniu. Jej istnienie było dyskusyjne. Wielu mieszkańców i radnych zwracało uwagę na potrzeby likwidacji tej spółki, więc chciałbym Państwu powiedzieć, że 29 września ostatecznie ta spółka dokonała swego żywota. Powołałem likwidatora spółki. Więcej informacji, jeśli Państwo chcecie, jeszcze więcej informacji udzieli Pan Prezydent Biernacki. Czy Pan Prezydent chciałby coś dodać? Właściwie Pan Prezydent tak wyczerpująco powiedział, że się
Szanowni Państwo, w środę o godzinie 9 odbędzie się podpisanie jednego z pierwszych projektów zarządzanych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Będzie to projekt dotyczący zarządzania wodami opadowymi w ramach właśnie MOF-u. O celach tego porozumienia, o szczegółach tego porozumienia więcej Pan Prezydent Biernacki. To porozumienie ma służyć rozwinięciu jednego z projektów, który jest objęty zintegrowanym porozumieniem terytorialnym w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Do tego porozumienia przystąpią ostatecznie 4 samorządy gminne. To jest miasto Ustka, gmina wiejska Słupsk, miasto Słupsk, gmina wiejska Kobylnica. Chcemy w ramach tego projektu opracować system zarządzania wodami opadowymi. Dotyczy to budowy różnego rodzaju układów kolektorowych oraz retencyjnych na terenie miasta Słupska i szerzej rozumianej zlewni Słupi. Duże problemy od lat ma miasto Słupsk, one narastają, ma te problemy miasto Ustka i postanowiliśmy, że wspólnie ten projekt rozwiążemy. Opracowane jest zadanie o wartości około 70 milionów złotych, z czego ponad 60 milionów to będą środki z Unii Europejskiej i właśnie to porozumienie, które będzie podpisywane w środę o godzinie 9, już z góry Państwa zapraszamy, będzie służyło rozpoczęciu już konkretnych prac projektowych. W ramach tego będziemy aplikować wspólnie o środki zarówno w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to miasto Słupsk, a pozostałe samorządy najprawdopodobniej do regionalnego programu operacyjnego. Jest to dla nas bardzo ważne, jak dotkliwe są dla nas zmiany klimatu i skutki inwestowania w mieście, w miejscach, gdzie wcześniej tego nie przewidywano. I dzisiaj mamy problemy chociażby na ulicy Kosaka, mamy do rozwiązania problem wód opadowych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Ten projekt pozwoli nam ten temat rozwiązać wspólnie w projekcie partnerskim z gminami w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Szanowni Państwo, około miesiąca temu spotkaliśmy się w Ustce i tam zadeklarowaliśmy chęć bliższej współpracy między Ustką i Słupskiem. Mówiliśmy o idei dwóch miasta i dzisiaj mogę Państwu już przedstawić konkrety dotyczące tej współpracy. Powołaliśmy już zespoły zadaniowe, które pracują nad konkretnymi tematami współpracy między naszymi miastami i są to tematy, zespoły w zakresie budowy drogi rowerowej Słupsk-Ustka, współpracy w ramach realizacji wspólnych zakupów w oparciu o prawo zamówień publicznych, możliwość wspólnego pozyskiwania środków zewnętrznych i ostatni zespół dotyczy przygotowania wspólnego informatora turystycznego dla turystów na przyszły sezon. Będziemy mieli jedną wspólną informację dotyczącą oferty naszych miast. To bardzo ważne, bo Ustka jest taką miejscowością turystyczną i warto tutaj z Ustką łączyć nasze siły. Powołaliśmy także Radę Programową, która będzie złożona z przedstawicieli obu władz. Będziemy się regularnie spotykali na takich spotkaniach już bardzo roboczych i także koordynatorów merytorycznych, którzy będą czuwali nad terminami, nad realizacją, postępami prac tych wszystkich grup. Więc nasza współpraca nabiera już konkretnego, wymiernych efekt, ma swoje wymierne efekty. Szanowni Państwo, będziemy mieli wizytę studentów. Od dziś do 16 października gościmy grupę 20 studentów doktora Krzysztofa Nawratka z University of Plymouth w Wielkiej Brytanii. Będą to studenci, którzy będą prowadzili badania terenowe dotyczące tkanki miasta, dotyczące architektury przestrzeni architektonicznej, urbanistycznej naszego miasta. Z tego spotkania pozostaną nam raporty, wnioski dotyczące rekomendacji studentów architektury z Wielkiej Brytanii. Oni współpracują oczywiście z naszymi architektami polskimi, z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Czy Pani Prezydent więcej powie na ten temat? Nie, będziemy nie będę mówiła więcej o szczegółach oczywiście. Oni są naszymi gośćmi, są w jednym miejscu zakwaterowani, mamy specjalny dla nich program. Natomiast rzeczywiście w zakresie merytorycznym bardziej Marek Biernacki będzie się przepraszam, pomyliłem, to Pan Prezydent miał powiedzieć. Ja miękkie tematy. Tak, owszem, już od kilku miesięcy czynimy takie uzgodnienia o szerszej współpracy z tymi uczelniami, czyli Uniwersytetem w Plymouth oraz Politechniką Gdańską. To ma służyć też analizie procesów rewitalizacyjnych w mieście Słupsku. Nie tylko w mieście Słupsku, bo dotyczyć to będzie również Ustki.
ponieważ połowa studentów z Anglii będzie mieszkała w Ustce, a połowa w Słupsku i będą wspólne warsztaty prowadzić z naszymi studentami z Politechniki Gdańskiej. Co więcej, pod koniec tego tygodnia Stowarzyszenie Architektów Polskich organizuje Słupskie Dni Architektury, gdzie wrócimy do tych konkursów architektonicznych, które były już Państwu prezentowane i one będą poddane analizie właśnie zewnętrznej, studentów, co nas bardzo cieszy, bo to jest takie spojrzenie, taki fokus zewnętrzny, może nam zobiektywizować nasze plany i to, w jakim kierunku myśmy poszli. Zakładamy, że ta współpraca to nie będzie tylko taka jednorazowa. Jest deklaracja ze strony Politechniki Gdańskiej, pana profesora Piotra Lorenca, aby podjąć dłuższą współpracę ze Słupskiem w kontekście tych planowanych projektów rewitalizacyjnych. Mamy pewne już duże tutaj przygotowania. Jak wiecie Państwo, nasz projekt rewitalizacyjny, ten nowy, nie ten stary, tylko ten nowy, już zajął trzecie miejsce wstępnie na krajowej liście, jeśli chodzi o merytorykę i atrakcyjność tego projektu. I myślę, że ta współpraca merytoryczna z urbanistami z Anglii i z Polityki Gdańskiej będzie dla nas bardzo pomocna. Pewnie się spotkamy pod koniec tygodnia na eventach, które planują słupscy architekci również. Szanowni Państwo, odbyłem cały szereg spotkań, informowałem Państwa o tym z firmą Microsoft w Warszawie. Efektem tego będzie porozumienie, które podpiszemy w najbliższych dniach. Powstanie kolejna klasa patronacka, tym razem pod patronatem firmy Microsoft. W ramach tego porozumienia firma Microsoft będzie przyjmowała na praktyki i staże naszych uczniów. Będą pracowali w firmie Microsoft, szkolili swoje kompetencje. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważne wydarzenie dla naszego miasta, bo to jest kolejna klasa patronacka, która będzie funkcjonowała w naszym mieście. Kolejna okazja dla uczniów naszego miasta do doskonalenia swoich umiejętności w najlepszych firmach naszego świata. Microsoft to już jest pierwsza liga, jeśli chodzi o informatykę, o zarządzanie w informatyce. Myślę, że kompetencje, które nabędą uczniowie naszych szkół, na pewno przydadzą im się w ich przyszłej karierze. I dzięki tej współpracy z firmą Microsoft, którą udało nam się nawiązać, te staże, praktyki będą realizowane przez nasze szkoły, ale także uzyskamy wsparcie merytoryczne i wymianę dobrych praktyk w zakresie tworzonego przez nas, Państwo byliście informowani, Centrum Usług Wspólnych i Centrum Obsługi Mieszkańca. Firma Microsoft wspierała takie działania na całym świecie, współpracuje z wieloma miastami na świecie w tworzeniu tego typu instytucji, przede wszystkim jeśli chodzi oczywiście o zarządzanie sieciami, o komunikację. I tutaj także podpiszemy taką deklarację współpracy z firmą Microsoft, która chce nas wspierać w tych działaniach. To jest oczywiście element naszej współpracy z biznesem. Miasto nie będzie się rozwijało, jeżeli nie będzie blisko współpracowało z biznesem i jeżeli nasza edukacja nie będzie blisko biznesu. Powołałem, jak Państwo wiecie, Radę Biznesu, ale także Radę Edukacji, która dzisiaj się spotyka o godzinie 16:00 i będziemy także rozmawiali o tym, jak jeszcze zbliżyć edukację do biznesu. Więcej informacji na ten temat pani prezydent Krystyna Danilewska-Wojewódzka. Pan prezydent powołał 32-osobową Radę Edukacji. W skład Rady Edukacji wchodzą właściwie wszystkie podmioty związane z edukacją na co dzień, od uczniów naszych szkół, zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i uczniów szkół średnich, nauczycieli, dyrektorów, ale także na przykład pracowników sfery administracji oraz partnerów z innych uczelni, z Akademii Pomorskiej, nawet ze Szkoły Policji, ponieważ także mamy blisko współpracę oraz ze środowisk kultury. To pierwsze spotkanie się rozpocznie się wykładem Witolda Kołodziejczyka, który przez wiele lat jako współtwórca szkół niepublicznych, STO-skich, był także dyrektorem, a jest dzisiaj jednym z największych wizjonerów edukacji. Chcielibyśmy, żeby pokazał nam, jakie są dzisiaj wyzwania stojące przed edukacją, w jakim kierunku powinniśmy pójść. Następnie już taka robocze spotkanie z Radą Edukacji, pokazanie naszych kierunków najbliższych działań w sferze edukacji słupskiej. Dziękuję. Debata dzisiaj o godzinie 18:00, polityczna odpowiedzialność wobec zwierząt z kandydatami na posłów i posłanki oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z COPIESIE o godzinie 18:00, współorganizowana z Fundacją Otwarte Klatki. Serdecznie wszystkich Państwa dzisiaj na godzinę 18:00 do COPIESu rozmawiamy, zapraszamy, żeby porozmawiać o naszej odpowiedzialności wobec zwierząt. I teraz akcja, o której mówiła cała Polska. Wszyscy chyba, wszędzie o tym zostało napisane.
napisane, badania stomatologiczne. Od dzisiaj, proszę Państwa, ruszamy we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach z badaniami stomatologicznymi. Objęte tymi badaniami zostanie 4730 uczniów. Każdy z uczniów dostanie wynik w formie karty papierowej. Będą takie karta badań z wykazem gabinetów stomatologicznych na terenie naszego miasta. Będzie można podjąć dalsze kroki, także związane z przeprowadzeniem zalecanych zabiegów profilaktyczno-leczniczych. I to jest też oczywiście wstęp do tego, żebyśmy w najbliższym czasie podjęli działania, żeby stomatolodzy objęli także opieką bezpłatną leczenie zębów, nie tylko badania. Ale chciałbym Państwu powiedzieć, że naszą akcję wspiera firma Centrix Dental. Tutaj zapraszam Panią. Zapraszam serdecznie, Pani z firmy Centrix Dental. Firma Centrix Dental zaangażowała się w naszą akcję. Po tych informacjach medialnych znaleźliśmy wielu sojuszników i sojuszniczek, także gabinety stomatologiczne na terenie naszego miasta, ale także firmy, które chcą nas wspierać w tym. I firma Centrix Dental przekaże nam 1000 sztuk takich preparatów do fluoryzacji. Tak. Może Pani powie więcej. Tak, to jest bardzo fajny preparat do fluoryzacji w 4 smakach. Inicjatywa też ma na celu, żeby przybliżyć dzieciom profilaktykę, że stomatolog to nie jest nikt zły. Natomiast dzięki tym smakowym fluorom mamy nadzieję, że dzieci polubią wizytę w gabinecie stomatologicznym, a przede wszystkim będą mieć zdrowe zęby. I o to w tym wszystkim chodzi. To też jest dla dorosłych, tak? Tak, też jest dla dorosłych na nadwrażliwość, ale przede wszystkim tu akcja jest dla dzieci skierowana, więc dokładnie, więc to o nich mowa, więc na pewno 1000 dzieciaków będzie mieć fajną fluoryzację. Pani prezes Patrycja Pyrlik. Tak. Tak, bardzo miła Pani prezes. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Tak, chcielibyśmy oczywiście, to jest początek naszej współpracy, będziemy współpracowali z wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy nas będą w tym wspierali. Państwo wiecie, że my nie mamy wielkich środków, ale na szczęście są ludzie, Pani prezes, ale także gabinety stomatologiczne, które chcą się angażować w tę akcję, bezpłatnie wspierając nasze miasto i to jest fantastyczne. Pokazuje, że razem możemy zrobić więcej, jeżeli są ludzie dobrej woli. I znów pójdzie dobry przykład na teren całego kraju, że w Słupsku dzieją się rzeczy fantastyczne. I za to Pani prezes także dziękuję. Dziękuję bardzo. Oddajemy się do Państwa dyspozycji. To są dwie sprawy. Pierwsza, taką informację, że właściwie w sprawie uchodźców to cały koszt przyjęcia, utrzymania spadnie na samorząd. Rząd troszeczkę przyjął jakieś zobowiązania, ale jak przychodzi co do czego, no to wygląda na to, że to samorządy będą płacić. Co w związku z tym oznacza deklaracja prezydenta Słupska, że my jesteśmy gotowi na przyjęcie uchodźców? Ja nie wiem, skąd Pan ma te informacje. Wolałbym, żebyśmy rozmawiali o konkretach. Ja dostałem pismo, konkretne pismo od wojewody pomorskiego, gdzie wojewoda na razie pyta o nasze możliwości wsparcia, ale tam też padają konkretne kwoty, jakie my dostaniemy w zamian za takie wsparcie. Więc ja oczekuję, że kiedy rząd chce, żeby samorządy wsparły nasze państwo w pomocy uchodźcom, a taka pomoc jest w mojej ocenie bezdyskusyjna, to za tym będą szły odpowiednie środki także dla samorządów, które dzisiaj nie będą w stanie same podjąć trudu i ciężaru wsparcia, ale dzisiaj chciałbym Państwu także powiedzieć, że fantastycznie angażuje się nasze społeczeństwo, mieszkańcy naszego miasta. Ja odbyłem już spotkanie z prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Słupsku. Pan prezes zadeklarował chęć wsparcia dla ewentualnych rodzin uchodźców przez lokalnych przedsiębiorców. To jest fantastyczna rzecz, że przedsiębiorcy słupscy się sami angażują, żeby pomóc. Więc myślę, że jak razem połączymy siły, to jesteśmy w stanie jakoś sobie z tą kwestią poradzić. Też pamiętajmy, że rozmawiamy o 7 tysiącach osób. 7 tysięcy osób na 2,5 tysiąca gmin to będą ilości śladowe, symboliczne dla naszych miast. No to nawet wychodzi nawet nie, może mniej niż po jednej rodzinie na jedną gminę. Zobaczymy.
ja oczekuję, że te deklaracje, które otrzymałem od pana wojewody, będą realizowane, ale nie chciałbym wprowadzać tu żadnej paniki, bo ja nie dostałem żadnego sygnału, że coś się dzieje, że coś jest nie tak, że nie pójdą jakieś środki. Dzisiaj my na razie oceniamy możliwości przyjęcia uchodźców i tyle, kropka. Nie jesteśmy na żadnym kolejnym etapie. Nie rozmawiamy już o konkretach, o ilościach osób, gdzie będą, co dostaną, jakie środki za tym pójdą. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o potencjale, jaki posiadają samorządy w kwestii przyjmowania uchodźców. To kolejne pytanie o potencjał, o halę nie sportową. Nie wiemy jeszcze. O halę sportową. Bo podobno ta sprawa poszła mocno do przodu. To prawda czy nie? Szanowni Państwo, Winston Churchill powiedział, że nie powinno się mówić o dwóch rzeczach. O tym, jak się robi parówki, jak się robi politykę. I on chyba miał trochę racji. Są rzeczy, które dobrze by były, żeby były dyskutowane w momencie, kiedy już będą decyzje, a nie kiedy prowadzone są negocjacje i rozmowy. Więc myślę, że będę miał dla Państwa dobrą informację w przeciągu najbliższych tygodni. Ale proszę, pozwólcie Państwo, że pozostanie to na razie taką tajemnicą, na którą będziemy wszyscy jeszcze czekali. Naprawdę, że jest na liście? Szanowni Państwo, zapraszam Państwa na kolejne konferencje w tym temacie. Jakie zmiany będą wprowadzone na ulicy Starzyńskiego obok Kania Kłodowy? No, zmian będzie sporo. Myślę, że oczekiwanych przez mieszkańców i też wymuszonych trochę nadużywaniem przez kierowców, przede wszystkim kierowców, którzy parkują w miejscu niedozwolonym, wykorzystując fakt, że jest to w całej strefie płatnego parkowania obszar wyłączony z tej strefy z powodów kilku, chociażby dlatego, że jest to obszar rewitalizacji traktu książęcego objęty pomocą unijną i wyklucza generowanie jakichkolwiek przychodów z tego terenu, więc zmuszeni jesteśmy wprowadzić pewne zmiany. Do końca roku obowiązują jeszcze pozwolenia, 19 pozwoleń, które były wydawane dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale ja sam w sobotę przyszedłem zobaczyć, popatrzyłem, jak jest to też niestety przez tych posiadaczy nadużywane. Oni mieli prawo do 30 minut korzystać z tych postojów. Jest to cały czas notorycznie niestety nadużywane i nie przewidujemy wydłużenia tych ważności tych pozwoleń. Chcemy relokować ławki z ulicy Wojska Polskiego, gdzie jak wszyscy wiemy, jest ich zdecydowanie za dużo i zdecydowanie tam niszczą się i marnieją, że tak powiem, a jest duża potrzeba, aby ulica Starzyńskiego była deptakiem, miejscem, gdzie ludzie chętnie spoczną, gdzie będą korzystać z widoku skweru, który jest dosyć ładny, skweru pierwszych Słupszczan. I to jest jakby odpowiedź też na oczekiwania mieszkańców. Więc dwie kwestie załatwimy jednocześnie. Poprawimy bezpieczeństwo na ulicy Starzyńskiego, też zapobierzemy niszczeniu tej nawierzchni, która jest nieprzystosowana do takich ciężkich przejazdów i transportu, jak też relokujemy ławki z ulicy. Czyli ruch zadowolony będzie zamknięty na temat? Zamknięty nie będzie, natomiast chcemy ograniczyć zdecydowanie parkowanie. Ono jest niestety nadużywane i przeszkadza tym, którzy robią zakupy albo chcieliby wypocząć, wytchnąć w tym miejscu. Panie prezydencie, a ZIM zdąży z realizacją budżetu obywatelskiego z zeszłego roku do końca tego roku, czy nie zdąży? Po przetargów nawet wszystko robi. Nie. Są niektóre przetargi, być może nawet ze względu na to, że etap projektowy wykazał, że zakres się rozszerzył i te kwoty, które były przeznaczone w budżecie obywatelskim, mogą być niewystarczające, ale przygotowanie jest ewentualnie, żeby etapowo zrealizować pewne rzeczy. Problemem budżetu obywatelskiego jest to, że on tworzy się i jest jakby rozstrzygany dosyć późno, co powoduje, że w tym roku na przykład rozpoczęcie było możliwe dopiero gdzieś na przełomie marca, kwietnia, a bez gotowych projektów, konieczności prowadzenia konsultacji społecznej, uzgodnień tych projektów, no niestety to powoduje, że takim rzutem na taśmę realizuje się to pod koniec roku. Może warto się zastanowić na przyszłość, aby ten budżet obywatelski był budżetem dwuletnim, żeby w spokoju przygotować projekty, żeby on był bardziej realny po prostu. Państwo ale wiecie, większość będzie zrealizowana. Wiecie Państwo, że budżety obywatelskie są nadal w formule testowej w naszym kraju. One są dopiero nowością. My staramy się w jakiś sposób naprawiać to na bieżąco, ale myślę, że proszę się nie zdziwić, jeżeli coś nam nie wyjdzie, coś będzie gdzieś opóźnienie. W całej Polsce jest taka praktyka, że budżety obywatelskie są testowane, sprawdzane. Wybieramy najlepszy model funkcjonowania tych budżetów obywatelskich. Dla samorządów to jest coś nowego i tutaj i zaangażowanie mieszkańców i władz miasta powinno
zakładać także margines takiej swobody w ewentualnej zmianie, także obsunięć i tak dalej, no bo to jest nowość. Mamy zaangażowanych mieszkańców w dość dużym stopniu, mamy nieokreślone nadal procedury. Zresztą na ostatniej Radzie Miasta też dyskutowaliśmy z radnymi o tym problemie i radni się zgodzili, że nie jest to łatwa realizacja, realizowanie budżetu obywatelskiego. Wszyscy się uczymy tego. Na błędach niestety czasami także będziemy musieli pewne rzeczy korygować. Można pytanie? Bo dzisiaj był konkurs na dyrektora budowlanki. Tak. Jest już rozstrzygnięty? Nie, konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ komisja odrzuciła obydwie kandydatury z przyczyn formalnych. Dwie osoby przystąpiły do konkursu, obydwie nie spełniły wymogów formalnych, popełniając błąd przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych. W związku z tym teraz kolejna decyzja, którą podejmiemy z panem prezydentem jeszcze dzisiaj, co dalej z powołaniem dyrektora zespołu szkół budowlanych. Tu będzie jeszcze jeden konkurs? Jest możliwość powierzenia obowiązków dyrektora osobie wskazanej przez prezydenta miasta i będziemy szukali formuł. Wydaje nam się, że pójdziemy formułą sprawdzoną przy okazji konkursu na dyrektora gimnazjum nr 4. To rozstrzygnięcie, kiedy w drugim etapie zgłosiło się 8 kandydatów, dało możliwość rzeczywiście wyboru najlepszej oferty. Jakieś panie prezydencie, ja mam jeszcze jedno takie. Pojawiły się pytania, że część osób, które miały wkład własny w te mieszkania, nie wiedziały, że nie zostały uprzedzone, że część tych mieszkań będzie przeznaczone na wynajem komunalny. Pani prezes. Jeszcze raz, może pan powtórzyć, bo to kwestia pani prezes jest. Pojawiły się sygnały dotyczące prezentacji, że część osób, które miały wkład własny w te mieszkania, nie wiedziały, że zostaną one przeznaczone do celów komunalnych. Ale to nie są przeznaczone dla celów komunalnych. To są mieszkania na zasadach tylko i wyłącznie TBS-u. Tu nie ma żadnych mieszkańców z lokali komunalnych w tym budynku. I one nie będą. Nie będzie nikogo, nie będzie. 18 mieszkań pod wynajem. 18 będzie mieszkań pod wynajem i tylko z partycypacją. Pierwotnie chcieliśmy troszeczkę pomóc panu prezydentowi, ale ponieważ potrzeba nam dużo środków pieniężnych na nową inwestycję i będą tutaj wynajęte tylko i wyłącznie mieszkania z partycypacją. Są w ofercie, mamy wykaz na stronie internetowej, można zainteresowanych. Zapraszamy serdecznie, w każdej chwili możemy mieszkanie pokazać, tak jak państwo widzieli, wszystkie są identycznie wykończone. Zachęcamy. I zachęcamy. Z partycypacją tylko i wyłącznie, nie będzie innych tutaj mieszkańców. Panie prezydencie, ja mam tylko jeszcze jedno pytanie, taka trochę prywata, ponieważ dwa tygodnie temu padło takie sformułowanie, że podaje nierzetelne, zmanipulowane informacje na temat tego nieszczęsnego pisma, które wtedy wypłynęło. Czy nadal pan podtrzymuje? Nie, chciałbym panią przeprosić bardzo serdecznie, zweryfikowałem tę kwestię. Dostałem informację od pani dyrektor Grapuszyńskiej, że było też takie pismo. Wprowadzono mnie w błąd i serdecznie panią przepraszam. Jest pani bardzo profesjonalną dziennikarką, której rzetelność bardzo doceniam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.